W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Nie bądź niewierny, ale wierny. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Dlatego, żeś mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dzisiaj przypada niedziela przewodnia, pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu Pańskim. Pan nasz Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom, potwierdził przez to fakt swego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest prawdą, jest faktem, jest wydarzeniem, które rzeczywiście miało miejsce. Dlatego święty Piotr apostoł mógł napisać z pełnym przekonaniem jako świadek: A postaram się, żebyście i po zejściu moim mogli często przypominać sobie te rzeczy, albowiem nie zmyślonymi baśniami uwiedzeni oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz naocznie oglądaliśmy wielkość Jego. Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest fundamentem, na którym opiera się gmach katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Święty Paweł apostoł mówi: Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza. Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają. Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych. A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy niż wszyscy ludzie. A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli. Święty Tomasz apostoł mówi dzisiaj wobec Chrystusa ukazującego swoje rany: Pan mój i Bóg mój. Komentuje święty Grzegorz Wielki, papież: Ale że co do tego ciała, które mogło być widziane, wiara przypatrujących się pozostawała w zwątpieniu, pokazał im natychmiast ręce i bok. Ciało, które przeprowadził przez drzwi zamknięte, podał jako namacalne. W ten sposób podał dwie rzeczy: cudowne, a wedle ludzkiego rozumu zupełnie ze sobą sprzeczne. Przedstawił bowiem swoje ciało po zmartwychwstaniu zarówno jako niepodlegające zepsuciu,
a jednak także namacalne. A przecież zarówno to, czego się dotyka, w konieczny sposób podlega zepsuciu, jak i to, co się nie psuje, dotknięte być nie może. Ale Odkupiciel nasz w sposób cudowny, więcej bezcenny, po zmartwychwstaniu pokazał nam ciało, tak niepodlegające zepsuciu, jak i namacalne. Po to, by przedstawiając niepodlegające zepsuciu, zapraszać do nagród, zaś podając namacalne, umacniać do wiary. Przedstawił się zatem jednocześnie jako niepodlegający zepsuciu i jako namacalny, po to, by w sposób oczywisty pokazać po zmartwychwstaniu swoje ciało, tej samej zarazem natury i odmiennej chwały. Drodzy wierni, fakt zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa jest fundamentem naszej wiary. A wiara jest fundamentem wszelkich cnót. Tak pisze święty Ambroży. Fides omnium virtutum stabile fundamentum est. Wiara jest fundamentem wszystkich cnót. A święty Jan Chryzostom uczy: Fides sanctitatis caput devotionis principium. Wiara jest źródłem świętości i początkiem pobożności. Wiara jest niejako pierścieniem zaślubin z Chrystusem. Jak pisze święty Bernard, per fidem Christo sponso anima desponsatur. Przez wiarę dusza zostaje zaślubiona Chrystusowi oblubieńcowi. Naucza święty Paweł apostoł: wiara zaś jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych. Bez wiary zaś niepodobna jest podobać się Bogu, albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co Go szukają. A święty Jan Apostoł naucza, jak słyszymy dzisiaj w lekcji, wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat. I to jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi, a Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą, albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, i ci trzej są jedno, i trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest, bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Wiara jest pierwszą cnotą boską i pierwszym obowiązkiem chrześcijanina. Naucza papież święty Pius X w katechizmie, czym jest wiara. Wiara jest cnotą nadprzyrodzoną,
którą Bóg wlewa w nasze dusze i mocą której, opierając się na autorytecie Boga samego, wierzymy w to wszystko, co Bóg objawił i co podaje do wierzenia za pośrednictwem swego Kościoła. A w nawiązaniu do wyznania wiary, do składu apostolskiego, który odmawiamy w codziennym pacierzu, naucza Ojciec Święty, co znaczy słowo wierzę, od którego rozpoczynamy wyznanie wiary? Słowo wierzę znaczy, że przyjmuję za doskonałą prawdę to wszystko, co jest zawarte w tych 12 artykułach. Wierzę w te prawdy o wiele mocniej, niż gdybym je widział na własne oczy, gdyż Bóg, który ani nie może się mylić, ani nie może w błąd wprowadzać, objawił je świętemu Kościołowi katolickiemu, a nam za pośrednictwem tego Kościoła. Wiara jest warunkiem zbawienia, mówił Pan nasz Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, przed swoim wniebowstąpieniem. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Drodzy wierni, poznawajmy pilnie drogocenny skarb wiary przez uważne słuchanie garstki katolickich duchownych, przekazujących nam integralnie katolicki depozyt wiary. Poznawajmy pilnie drogocenny skarb wiary przez uważne słuchanie garstki katolickich duchownych, których głos za naszych dni rozbrzmiewa pośród morza powszechnego odstępstwa. Poznawajmy pilnie drogocenny skarb wiary przez uważne, codzienne czytanie tradycyjnych katolickich katechizmów, żywotów świętych i tradycyjnych katolickich pouczeń duchowych. Wyznawajmy katolicką wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa, zwłaszcza wtedy, kiedy podczas mszy świętej kapłan podnosi świętą hostię i kielich z krwią pańską, i wtedy, gdy pokornie zbliżamy się do ołtarza i klękamy, aby przyjąć najświętsze ciało Pana w komunii świętej. Mówmy wtedy za świętym Tomaszem apostołem: Pan mój i Bóg mój. W swoim codziennym pacierzu odmawiajmy akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. I odmawiajmy codziennie skład apostolski. Wierzę w Boga. I odmawiajmy credo, wyznanie wiary, wierzę w jednego Boga. Drodzy wierni, wiara otwiera przed nami horyzonty poznania, rozumienia, najwznioślejszej wiedzy. W piątek czcić będziemy świętego Anselma, biskupa, wyznawcę i doktora Kościoła. Jego dewizą było credo ut intelligam. Wierzę,
abym rozumiał. Nie staram się rozumieć, aby wierzyć, ale wierzę, abym rozumiał. Credo ut intelligam. I w końcu przywołajmy jeszcze jeden wątek istotny. Mówimy o wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. Kiedy od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewi się wiarę, która w niejednym punkcie obiektywnie różni się od wiary katolickiej, którą Kościół katolicki pod przewodem papieży wyznawał i krzewił przez wieki. Miejmy na uwadze słowa jednego z niezłomnych biskupów i obrońców katolickiej wiary pośród czasu powszechnego odstępstwa i powszechnie rozlanej ówcześnie herezji ariańskiej. Atanazjańskie wyznanie wiary rozpoczyna się od słów Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary, której, jeśli by kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki. Niech te słowa będą nam przestrogą przed zdradą. Niech te słowa będą nam wezwaniem do wierności. Rachunek sumienia. Postawmy sobie pytanie o nasze świadectwo wiary. Czy moje świadectwo wiary w słowach i czynach jest dobre, szlachetne, budujące? Czy nie kompromituję katolickiej wiary przez nieodpowiednie, niestosowne, niepowściągliwe, gorszące słowa i czyny? Czy można do mnie odnieść słowa świętego Pawła Apostoła: wiara, która działa przez miłość? Oby nie odnosiły się do nas słowa z listu do Rzymian: imię Boga z powodu was bywa bluźnione między poganami. Niedziela przewodnia. Nie bądź niewierny, ale wierny. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: dlatego, żeś mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zachowajmy wiernie katolicką wiarę. Nagroda wieczna obiecana jest sługom wiernym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.